Cześć, witajcie, przychodzę do Was z filmikiem, ponieważ mam nowy włosowy, no według mnie hit do polecenia, a wiem, że Wy lubicie takie właśnie polecajki. To jest, słuchajcie, z kategorii sprzętów, a dokładnie lokówka, która zastąpiła moją lokówkę tą Babyliss różową stożkową, pewnie kojarzycie, jak mnie oglądacie, miałam ją 10 lat, no ale niestety przyszedł jej koniec, przyszedł jej kres i trzeba było ją zastąpić. Moja koleżanka w pracy kiedyś przyniosła tą lokówkę i jak zakręciłam włos raz, tak na drugi dzień już była moja, bo po prostu wiedziałam, że to jest coś, co sprawdzi się idealnie w moich włosach i w ogóle myślę, że w każdych tak naprawdę, bo jest to lokówka mega prosta w obsłudze, bardzo szybko kręci włos, zakręcenie całych włosów zajmuje mi 7-8 minut, bo już mam to obcykane, wiecie, ja robię sobie tą, też jest filmik, kitę na górze ze wszystkich włosów, wyciągam sobie po tak średnio zawsze 10 pasm, kręcę je, rozpuszczam, ewentualnie dokręcam przody i jestem ready. I teraz tak, ta lokówka dodatkowo nie parzy, nie trzeba tutaj samemu obwijać włosa dookoła, ona wszystko robi sama. Pokażę Wam pierwszy lok, a później zrobimy sobie tutaj tą kitę do góry. Najważniejsze jest w niej to, że ona kręci włos na dwie strony, czyli jakby właśnie od strony głowy na zewnątrz, wystarczy sobie tutaj zmienić to ustawienie. Dodatkowo są trzy czasy, ja kręcę na najkrótszym i też w sumie nawet nie dotrzymuję do końca, tylko jeszcze sobie zmniejszam ten czas. I tutaj jest temperatura, ja też kręcę na najniższej. Co ważne, jeśli mnie nie znacie, to informacja, że ja mam włosy średnio porowate, mega podatne, z troszeczkę, wiecie, takie spuszone i włosy, które generalnie lubią się kręcić, ale nie do końca im się chce, więc takie pomaganie lokówką bardzo dobrze im sprzyja i mi ten skręt trzyma się wtedy dwa dni mniej więcej. No w sumie tak naprawdę póki nie umyję, to one mi się trzymają. Jeśli macie włos mniej podatny, to pewnie będziecie musieli użyć jakiegoś produktu do stylizacji albo zwiększyć tutaj te parametry, czyli pomóc tym włosom utrzymać dłużej ten skręt. Zaraz zrobię tą kitę, ale na początek, żebyście zobaczyli, o co chodzi, bierzemy sobie ten włosek. Najważniejszy jest ten moment, czyli ustawiamy, w którą stronę włos ma się kręcić, czyli tak. I następnie wkładamy tutaj od tej strony do środka, do tego tulipana. Ja oczywiście podałam Wam dokładną nozę na dole. W tą stronę, bo mamy zawinąć włos tam. Trzymamy tu, naciskamy przycisk. Ona sama wkręca sobie włosek. I normalnie powinnam poczekać do takich trzech szybkich kliknięć, takich klik, 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 ale wtedy to ja mam już po prostu mega mocny skręt, więc puszczam, o prawie, nawet za późno, puszczam sobie. I to jest, słuchajcie, ustawione na te 8 sekund. Biorę kolejnego włosa. I czy ona sprawdzi się przy włosach takich mega długich, w stylu, wiecie, zatyłek? Wydaje mi się, że troszeczkę wtedy ten pałąk w środku będzie za krótki, trzeba by ten włos bardziej albo na dwa razy, albo kręcić bardziej końce. I teraz jak sobie mamy te przody, rozszerzymy sobie łapką, no to widzicie, robi się nam coś takiego. Aha, właśnie, powinnam Ci powiedzieć, moment kulminacyjny, czyli ściągamy frotę, przerzucamy włosy do tyłu, no i teraz tak, żeby właśnie nie było too much, to można je troszeczkę rozczesać, rozciapierzyć palcami, spokojnie, one nie będą aż tak glam. No i włosy wyglądają tak. Ja widzicie się tutaj jeszcze taką grzywkę, która troszeczkę, nie, w sumie nie jest źle. Dajcie znać, co myślicie. One jeszcze troszeczkę oczywiście siądą w dół, będą bardziej naturalne. Jak kojarzycie jakieś moje zdjęcia na Instagramie, filmiki i pytacie zazwyczaj właśnie, jak kręcę włosy, to tak, innej metody nie mam. Oprócz tej takiej, wiecie, też na palec, która też jest takim moim hitem tutaj na YouTubie, to częściej jednak jest to lokówka, bo po prostu te loki są jeszcze ładniejsze. Dajcie znać na dole, co myślicie. Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram i do zobaczenia. Pa, pa! Tu jeszcze chciałam Wam pokazać po pracy, po 8 godzinach, jak one wyglądają. Może będzie lepiej bez tego. Teraz są właśnie takie, jak ja lubię, czyli takie, wiecie, messy, beach, waves. No.
Także taki efekt. Dobrze, to wszystko. Pa!